Witam wszystkich po długim czasie w 7 odcinku naszej zakurzonej szpitalnej biblioteki, cyklu naszego, w którym omawiamy lektury z naszej młodości, bądź rzeczy, do których sami siebie nawzajem namawiamy, żeby sięgnąć, ponieważ któregoś z nas dana lektura, dana książka w młodości jakoś rozpalała wyobraźnię naszą, bądź ją bardzo dobrze sobie zapamiętaliśmy i z jakąś taką przyjemnością, nostalgią bardzo często do niej wracamy. Dzisiaj jest taki odcinek wyjątkowy, ponieważ nagrywam ja i Karnaś, który tutaj ja, czyli Randall oczywiście, możecie mnie jeszcze pamiętać pod tym pseudonimem, bo to już prawie rok temu było, prawda? Kiedy ostatni raz nagrywaliśmy. Oj tak, już w sierpniu ubiegłego roku ostatni był odcinek. No jakoś tak nam się nie zebrało. Tak, przypomnijmy naszym ostatnim szóstym odcinkiem przed tą przerwą. To były o cyklu Wiktora Zawady, o dzieciach z Zamościa w trakcie II wojny światowej, Kaktusy z Zielonej Ulicy. Po tej przerwie wróciliśmy do innej troszeczkę serii, to znaczy Karnaś wrócił, ja po raz pierwszy czytałem, bo on mnie właśnie do tego namawiał. Czyli takiej dwuczęściowej serii książek Witolda Makowickiego osadzonych w starożytnej Grecji, tak? Tak jest, w starożytnej Grecji i nie tylko zresztą, bo bohaterowie przemieszczają się w zasadzie po całym cywilizowanym wówczas świecie starożytnym, tak? Bo jest i Egipt, prawda? Też, tak, są w Egipcie. Persja też jest, tak? O ile dobrze kojarzę. Nie, w przygodach Meliklesa Greka nie ma, aż tak daleko nie zawędrowali. Ale Persowie odgrywają znaczącą rolę tam, tak? Bo to są tacy jakby... Tak jest, dokładnie. No strasznie... Raczej Medowie. Strasznie agresywne plemię, tak? No tutaj Melikles jest niewolnikiem, który zostaje tak jakby wykupionym, wyrwanym z rąk tych okrutnych Persów, ale do tego za chwileczkę dojdziemy. Tak, ale nie wspomnieliśmy o tytule, że tak. Chodzi o przygody Meliklesa Greka i Diosos. Idiosos, tak. Idiosos to jest, popraw mnie, jeżeli się mylę, to jest kontynuacja, tak? Czy to jest inna książka? Wiesz co, to się dzieje kilka lat po pierwszej części, to znaczy w przygodach Meliklesa Greka nasz główny bohater tytułowy ma lat 16, natomiast w Diososie ma lat 23. Mhm. Ja to już tak pamiętam dobrze, bo ja te książki po prostu czytałem już tyle razy, że niemalże znam na pamięć. Tytułowy Diosos z drugiej części to... Też chłopaczek taki niewolnik, bodajże 9-letni, jeśli dobrze pamiętam. Aha, ale to nie jest ten, bo ja tak od razu sobie gdzieś tam w głowie ustawiłem, że pewnie druga część to będzie o losach powiedzmy syna, czy jakiegoś potomka Meliklesa, który gdzieś tam... To nie jest tego typu nowy historia. Nowy bohater, którego losy się, wiesz, splatają z bohaterami pierwszej części. No i właśnie tutaj po raz pierwszy chyba w przypadku naszej zakurzonej biblioteki myślę, że wpadliśmy w taką trochę pułapkę. Ja mogę w tej chwili mówić tylko dla siebie, ale my bardzo często wracając do tych książek patrzymy przez te różowe okulary nostalgii, tak? Sentymentu, tak, do tego... Pryzmat nostalgiczny. Taki. Nawet kiedy inni nam dookoła mówią, a spotkaliśmy się z takimi komentarzami, kiedy omawialiśmy książki serii o Tomku Wilmowskim, tak? Alfreda Szklarskiego, że nie, to nieprawda, co my mówimy, że my się mylimy, że tak naprawdę te książki się już tak dobrze dzisiaj nie czytają, a myśmy tego stanowiska jednak w jakiś tam sposób bronili, że tak, one się nadal sprawdzają i mogą być też bardzo interesujące dla współczesnej młodzieży. Okazuje się, że no, ta pułapka, w którą wpadliśmy, w zestawieniu z tym, z tą sytuacją, jaką mamy dzisiaj, z książką, której ja osobiście nie czytałem, kiedy byłem młodszy, kiedy byłem, nie wiem, nastolatkiem czy dzieckiem, i ja, nie mając tego przełożenia, tak, na tę sytuację, no, z punktu widzenia właśnie takiego nostalgicznego, sentymentalnego, takiego powrotu bardziej do wrażeń z okresu, kiedy się te książki czytało, niż do samej lektury, tak, do samej wartości tej książki, jaką ona sobie niesie dzisiaj, no, okazało się, że zderzenie z rzeczywistością bywa czasami po prostu brutalne i to jest właśnie ten przykład książki, moim zdaniem, która mimo pewnych takich walorów poznawczych, jak ona w sobie niesie, edukacyjnych, co też kiedyś mogło mieć dużo, dużo większą wartość. Dzisiaj w okresie, kiedy mamy dostęp do internetu, tak, dzieci praktycznie nie rozstają się z tabletami i o ile oczywiście chcą swoją wiedzę troszeczkę zgłębić, to mają masę innych źródeł, z których mogą czerpać, ale ta książka wówczas no, była takim, można powiedzieć, obok tej no, ja powiem to w cudzysłowie, porywającej historii, do tego za chwileczkę wrócę jeszcze, ale ona też naprawdę niosła w sobie bardzo dużo, dużo takich informacji właśnie o historii starożytności, o życiu codziennym starożytności. Tak? Znaczy, wiesz, tutaj muszę zaoponować, wiesz, bo ja bardzo lubię generalnie historię starożytną i... Tak, o ile bardzo lubię tą książkę, do tego zaraz dojdę, to niestety tutaj się akurat z tobą zgodzić nie mogę. Ja tak naprawdę z pierwszego tomu to historycznie można wyciągnąć tak naprawdę trzy rzeczy.
konkretów. Chodzi mi o konkrety takie, bo tu mówisz, że można czytając tę książkę czegoś się dowiedzieć o historii, prawda, starożytnej Grecji. Powiem tak, niewiele, naprawdę niewiele. Może dowiesz się konkretów trzy rzeczy. W tym jednej od razu mogę ci wymienić. To jest taka, że kobiety w starożytnej Grecji chodziły po ulicach zamaskowane, znaczy nie mogły się poruszać bez opieki mężczyzny, prawda? To jest jeden taki konkret. W sumie takich konkretów w całej lekturze, w całym pierwszym tomie znajdziesz może 3 lub 4. Tak więc tutaj niestety muszę zaoponować i stwierdzić, mimo że bardzo lubię tę książkę, to co do historyczności i tego, jak autor odrobił pracę z historii, to mogę dać ocenę dosyć niską pod tym względem. Mimo że, tak jak mówię, ja bardzo lubię tą książkę, do czego zaraz dojdziemy, no ale oddaję ci głos. No właśnie w takim razie mam pytanie do ciebie, bo nie jestem też ekspertem od tego okresu, ani też od tego obszaru, tak? I chciałem się zapytać, czy ty, czytając tą książkę, czy nawet teraz sobie ją odświeżałeś, zauważyłeś jakieś takie kardynalne błędy, które popełnił na przykład Makowiecki? Bo tam jest, mówisz, że nie można dużo z niej wynieść, jeżeli chodzi o wiedzę historyczną, natomiast tam jest ta sytuacja geopolityczna, no dość tak wyraźnie nakreślona, tak? To, co się wówczas działo, tak? Grecy, Persowie, prawda, Egipcjanie, faraon manipulowany, prawda, przez swoich doradców, żeby wywołać wojnę troszeczkę, tak jakby. Więc tutaj, no wydaje mi się, że to jest dość istotny, raz, że istotny wątek, a dwa, że dość wyraźny sposób przedstawia pan Makowiecki, przedstawia tutaj wizję, która no dla mnie osobiście, nie znającego właśnie tego okresu, tych czasów tak dobrze, no było dość takim zaskakującym odkryciem, tak? Jakiś czas temu właśnie czytałem, zresztą też tym polecałeś, Egipcjanina Sinuchę, prawda? I tak jak porównując przykładowo, bo przygody Meliklesa Greka zapomnieliśmy dodać na początku, że jest to książka dla dzieci i młodzieży, prawda? I niestety przygody Meliklesa Greka i Diostos, bo o tej drugim tomie też troszeczkę powiemy, niestety nie są wersją Egipcjanina Sinuchę dla młodzieży. A szkoda. Bo ja mogę to podzielić, ja już mogę to powiedzieć tak, ja bardzo lubię, nostalgicznie mam takie podejście do tej książki pana Makowieckiego i ja szczerze przyznam, że taką moją fascynacją do historii starożytności, starożytnej Grecji, bo ja właśnie najbardziej lubię ten okres historyczny, starożytna Grecja, starożytny Rzym, prawda? Ja zawdzięczam to po części właśnie tej książce, czyli przygodom Meliklesa Greka, no i drugiej części, czyli Diostosowi. Ale tak, do tego nagrania właśnie odświeżyłem sobie kolejny raz, bo ja to tak w okresie... Ja pierwszy raz czytałem tą książkę w wieku lat 8. Miałem 8 lat, kiedy ją czytałem. I wtedy mi się bardzo, bardzo podobało. No, trudno, żeby nie. Potem wracałem do tej lektury jeszcze kilka razy na przestrzeni lat i przeczytałem ją teraz, prawda, do naszego nagrania, sobie odświeżyłem ten pierwszy tom i muszę przyznać, że niestety nie jest dobrze. To znaczy, o ile ja dalej mam ten ładunek nostalgii w sobie taki duży i ja bardzo lubię tą książkę i będę jej bronił, że to jest jednak całkiem przyzwoita lektura, to jednak sam sposób jej napisania jest już niestety dosyć archaiczny. Mam tu... Chodzi mi przede wszystkim o język, jakim jest napisane. Zresztą o tym też wspominałeś mi przed nagraniem, prawda, kiedy rozmawialiśmy trochę o tym, że ciężko ci było czytać tą książkę, prawda? Głównie z dwóch względów. Wiesz, ja akurat lubię archaizowany język w książkach, natomiast tu jest bardzo nierówny styl autora, tak? Jest bardzo słaby warsztat, no właśnie, często takie tak, zmiany tak. sposobu prowadzenia narracji, rwana narracja taka, zdania pisane w bezokolicznikach. Ja po prostu no nie lubię czegoś takiego. Lubię, na przykład widzisz, wspomniałeś właśnie o Egipcjaninie Sinuhę i tam jest naprawdę język też stylizowany, ale on jest bardzo zwarty, on jest bardzo przemyślany, jest piękny, tak? Tak, zwarty i bardzo równo napisana książka i właśnie to słusznie powiedziałeś. Generalnie przygody Meliklesa Greka mają ten problem, że jest bardzo nierówna, tak jakby autor miał jakieś okresy weny twórczej i totalnego dołka. Znaczy, tam są miejscami bardzo ładne opisy. Przykładowo Egiptu albo Syrakuz, miasta Syrakuzy i tak dalej. I kiedy się to czyta, to ma się to przed oczami, tak jakby
tą wizję tego starożytnego świata i to mi się w tej książce, to mnie właśnie w tej książce zawsze się bardzo podobało. Niestety często jest tak, że są na przykład dialogi, które są po prostu trącą myszką, tak to mogę ująć i wtedy już jest po prostu już jest gorzej i wiem, że czytelnik młody, dzisiejszy młody czytelnik, gdyby sięgnął po tą książkę, to obawiam się, że właśnie przez te mankamenty, które ja też dostrzegam, ale jakoś z nimi mogę żyć, on może przez tą książkę po prostu odrzucić od siebie i jej nie przeczytać. Może, tak, może byśmy nakreślili troszeczkę teraz, jak to wygląda od strony fabularnej. Akcja książki osadzona jest dziś 600 lat przed naszą erą, tak? Tak, mniej więcej. W krajach basenu Morza Egejskiego. I głównymi bohaterami jest Nehurabhed, chyba dobrze to wymówiłem, prawda? Tak, głównymi bohaterami jest niewolnik, a czyli były niewolnik Melikles z Miletu oraz jego mentor Nehurabhed, to jest... jest Medem, to znaczy nie jest, pochodzi z Persji, ale jest Medejczykiem, to znaczy tutaj się nie będę w historię zagłębiał, bo tutaj autor, czyli Witold Makowiecki troszkę tą historię troszkę poplątał, ale ja na to mogę spuścić kurtynę milczenia, choćby z tego powodu, że to jest książka, która została wydana w 1947 roku, a od tamtej pory nasza wiedza historyczna o tamtym okresie troszkę się powiększyła, więc tutaj nie będę miał za dużo pretensji o to, ale mniej więcej jest historycznie w miarę akuratne. No, nie będę się wdawał w szczegóły, ale wróćmy do książki. Tak, naszym bohaterem jest młody, były niewolnik Melikles, który zostaje z rządzeniem losu wykupiony z niewoli fenickiej, bo taką osią fabuły generalnie tej książki jest konflikt między silnie w tamtym okresie rozwijającą się greckimi polis, czyli miastami, a Fenicją. I właśnie to jest taka oś intrygi politycznej i to jest bardzo ładnie w tej książce nakreślone. I jeszcze, jeszcze bohaterem tej książki jest też jeszcze jowialny Kalias, czyli to jest taki grecki kupiec i właśnie to jest ten bohater, bo o tym muszę wspomnieć, jest jednym z takich bardziej ciekawszych postaci tej książki. I to są takie trzy filary tej no, powieści dla dzieci i młodzieży, czyli przygody samego Meliklesa, jego mentora Nehurabheda, który jest nemedyjskim nie szpiegiem, ale dyplomatą, oraz kupca, morskiego kupca Kaliasa, który nadaje w ogóle tej książce kolorytu takiego, to pewnie zauważyłeś czytając, prawda? Bardzo lubię też Nehurabheda, bardzo trudne do wymówienia imię. Wiesz, on cały czas, tak jak wspomniałem zresztą, on twierdzi, że on szpiegiem nie jest, natomiast on bardzo dużo tutaj miesza w tej całej sytuacji. Oczywiście to jest pod tak jakby w dobrych celach, tak, bo on chce zaprowadzić pokój, tak, pomiędzy narodami, on chce zapobiec wojnie. Ale ja miałem takie cały czas nieodparte skojarzenie z Gandalfem, z Władcy Pierścieni, że on gdzieś tam krąży pomiędzy tymi zwaśnionymi narodami, tu coś zrobi, tam coś zrobi, tu troszeczkę pchnie jakieś wydarzenia na właściwe tory, tam troszeczkę coś podpowie, tu usłyszy, tam ucieknie, ale cały czas gdzieś tam wpływa na te wydarzenia, tak? Tu jest problem odnośnie właśnie tej akuratności, że tak powiem, historycznej, bo... tam w pewnym momencie Nehurabhed tłumaczy Meliklesowi te zawiłości, meandry polityki i tam się przewija się wątek Babilonu. Bo to widzisz, jest jeszcze tak, że to jest Persowie, Nemedyjczycy, którzy zostali podbici przez Persów, natomiast w tym momencie Persji zagraża Babilon. Jeszcze łapiesz, o co mi chodzi? Czy jestem z tobą jeszcze. Jesteśmy na tej samej stronie jeszcze, tak. Jesteś, tak? Ale to już jest zakręcone trochę jak ogonek, ponieważ już tutaj w tym momencie autor historycznie się troszkę już zaczął mylić, ale tak jak mówię, o tym nie będziemy dyskutować, bo tak jak mówię, ta książka została wydana w 1947 roku i historycznie jest, powiedzmy, średnio akuratna, ale to jest akurat
mało ważne, bo sam autor się troszkę po tym temacie prześlizguje, więc możemy to przyjąć trochę na wiarę, ale no nie wiem, ja jako dla dziecka, które to czytałem, no w wieku 8, potem troszkę starszy byłem, jak to czytałem, to mi to nie przeszkadzało generalnie, bo lektura tej książki jest dobrym takim zaczynem do tego, żeby się generalnie zacząć interesować historią starożytnej Grecji, ponieważ ja ci powiem tak, bo jeszcze zaraz jeszcze wrócimy do fabuły tej książki, ale chciałbym powiedzieć o wielkim plusie, który ta książka daje, pomijając te wszystkie minusy, o których mówiliśmy przed chwilą, czyli to, że język jest archaiczny, że jest czasem napisana troszkę nieporadnie, prawda, że ma momenty, które są troszkę słabiej napisane i tak dalej, i tak dalej. Generalnie dzięki lekturze tej książki osoba, która ją przeczyta, ma jakiś plastyczny obraz starożytnej Grecji, taki wyniesiony nie z książki szkolnej, taki suchy opis, że wiesz, bitwa tu taka, owaka, siaka, tu Spartanie, tu coś tam. A dzięki lekturze właśnie przygód Meliklesa Greka ma tą wizję tego świata, może nie do końca akuratną, nie do końca prawdziwą, taką w 100% historycznie zgodną z rzeczywistością, ale jednak jakaś ona jest. I według mnie to jest największa zaleta tej książki. Ja zresztą podam przykład. W przygodach Meliklesa Greka jest taki motyw społeczny, to znaczy, że po powrocie z wyprawy kupieckiej w domu Kaliasa się zbierają znajomi, prawda, przyjaciele i wysłuchują opowieści, prawda, z dalekiej podróży i tak dalej. Czyli mamy taki opis życia takiego powszedniego w starożytnej Grecji. Czy tak było w rzeczywistości? Najprawdopodobniej tak. Ale to nie o to chodzi. Przede wszystkim mamy to przed oczami, ten żyjący, piękny, starożytny świat, który jest kolorowy, barwny, który potrafi zainteresować człowieka i to jest moim zdaniem największa zaleta tej książki, pomijając wszystkie jej wady. Więc, ja jeszcze do fabuły wrócę na momencik jeszcze, bo najgorszym takim zarzutem, jaki ja mam do tej książki, jest to, że mimo tego, że tam się tak wiele dzieje, oni przeżywają tyle przygód, bo i są ucieczki, pościgi, prawda, i spiski też są, tak, i zdrady też można powiedzieć, i jest wielka bitwa na końcu, i rozbijają się na jakiejś tam wyspie, i no, naprawdę jest tego cała masa, cały ciąg przygód, ale to jest tak opisane, że po prostu ja nie czuję tej dynamiki powieści. Tak? Gdyby to zręczniejszy autor opisał tę samą historię z takimi samymi przypadkami bohaterów, z pewnością bym się przy tym dużo lepiej bawił. W tym przypadku tego tak, nie ma. Zgadzam się z tobą, tu masz rację całkowicie. Od razu też dodam, że druga część, czyli Diosos, jest warsztatowo odrobinę lepsza. Naprawdę. Widać, że autor się troszkę rozwinął, bo tutaj jeszcze taki dodam wtrend, że Witold Markowiecki ma na swoim koncie zaledwie dwie książki, czyli Przygody Meliklesa Greka i Diososa. On więcej nie napisał nic, tak więc tutaj nie bądźmy dla niego zbyt surowi. To nie jest jakiś wielki pisarz, tylko zwykły wyrobnik. No niestety, tak to musimy określić, więc to trzeba mieć też na uwadze, jeżeli chcemy być mocno krytyczni w stosunku do tej książki. Coś jednak takiego jest w tej książce, ponieważ ją się wznawia dość często, tak? Różne wydawnictwa przyjmują prawa do wznawiania tej książki i jest ona również, tak jak mnie poinformowałeś, dzisiaj w kanonie lektur szkolnych. A ja ci powiem, co to jest. Ja ci powiem, co to jest. To jest ten duch przygody, który się w niej przewija, nawet mimo tego, że tak jak mówisz, te opisy tych przygód są dosyć marne. Ja zaryzykuję też takie stwierdzenie. Ja wiem, że się takich rzeczy nie robi, ale gdyby tę książkę przeredagował jakiś lepszy autor, dziś, na przykład współczesny, przykładowo, gdyby dać przygody Meliklesa Greka i Diososa, na przykład panu Pilipiukowi, i poprosić go, żeby on go, powiedzmy, przepisał w cudzysłowie na nowo, to by ta książka była bardzo dobra potem, wiesz?
Ja wiem, że to, co powiedziałem, to jest tylko takie ćwiczenie umysłowe, prawda? Ale co by było gdyby, ale wtedy ta książka mogłaby być naprawdę czymś wyjątkowo dobrym. Jeżeli to jest ćwiczenie umysłowe, to się za bardzo nie wysiliłeś w tym ćwiczeniu, bo no, akurat Pilipiuka to bym nie widział w tym, chociaż no, ma swoje lepsze i gorsze momenty ten autor, ale no wiesz. No pewnie wiesz, co, nie jesteśmy na bieżąco ze współczesną za bardzo literaturą dziecięcą i z pewnością znalazłoby się pewnie podobnych historii. Zapewne tak, ale mnóstwo, ja nie trzeba dawać redagować na nowo tej, tak, konkretnie historii. No mimo wszystko mamy po raz pierwszy chyba mamy taki przykład w naszych dyskusjach, że odarty właśnie z tego płaszczyka sentymentu, nostalgii, jak wspomniałem na samym początku, tych różowych okularów, okazuje się, że no, król jest nagi, tak, że jednak te książeczki nie wszystkie były takie, jakimi je zapamiętaliśmy. Nie wszystkie były, nie do wszystkich teraz wracając, no robimy dobrze, tak, po prostu w jakiś sposób odzieramy te historie z tej magii, którą gdzieś tam zapamiętaliśmy, no, czy nawet nie znając jej wcześniej, próbujemy dowiedzieć się, dlaczego to tak rozpalało wówczas emocje i wyobraźnię ówczesnych dzieciaków i młodzieży. No i tutaj jest taki właśnie jaskrawy przykład tego, że tego pierwiastka tutaj właśnie ponadczasowości w tej książeczce niestety, tak, brakuje, niestety nie ma. I podejrzewam, że w większości podobnych lektur, gdybyśmy je oceniali zupełnie w oderwaniu od tego, co o nich pamiętamy, czy jak wspominamy czasy, kiedy je czytaliśmy, byłoby podobnie. Znaczy jest też z tej literatury takiej dziecięcej, w starożytności się dziejącej, są jeszcze książki Haliny Rudnickiej. Czyli na przykład uczniowie Spartakusa, syn Heraklesa i tak dalej, które powiem szczerze, ja mam w pamięci, mam je też na półce, ale się boję teraz do nich wrócić, wiesz? Nie wiem, czy zaryzykujemy na przykład kolejny odcinek, na przykład dotyczący przykładowo właśnie syna Heraklesa, czyli książki Haliny Rudnickiej, bo boję się, że moje wspomnienia, dobre wspomnienia o tej książce mogą zostać zniszczone, gdybym zaczął ją jeszcze raz czytać. I dokładnie to samo było z przygodami Meliklesa Greka. Ja, tak jak mówię, jest to jedna z książek mojego dzieciństwa, która można powiedzieć, że trochę mnie ukształtowała odnośnie wyborów takich naukowo-edukacyjnych, prawda? I tego, czym się generalnie fascynuje tak w życiu. Ale nie mogę nie zauważyć właśnie tego, o czym mówimy od kilkunastu minut, że ta książka jest po prostu przestarzała. Tak to mogę określić brzydkim wyrazem. Wiem, że się tak książek nie określa, ale wystarczy przeczytać pierwsze 10 stron, żeby stwierdzić, że no niestety jest to książka nie z tej epoki. I jest to niestety bardzo, bardzo smutne dla mnie, uczciwie trzeba to przyjąć. Zgadzam się z tą opinią. Oberwałem już za nią na Facebooku od ciebie, ale widzę, że tutaj doszedłeś do rozumu, tak? Zrozumiałeś pewne rzeczy. Znaczy wiesz, bo ja jestem bardzo sentymentalny co do książek, więc ja to, co mówię teraz, też mówię z wielkim żalem, bo chciałbym powiedzieć, że to jest świetna lektura i tak dalej, ale ja mam przed oczami tego czytelnika, który być może nas teraz słucha i jeżeli weźmie tą książkę do ręki, czy to w e-booku, czy jakieś stare wydanie, ja to na przykład przykładowo ja mam wydanie z roku 50, bodajże 7, nie, 56, takie bardzo zniszczone i tak dalej, to trzymam, w tym momencie trzymam to w ręku i sobie wyobrażam, że taki młody czytelnik zachęcony naszą dyskusją wziąłby to do ręki i zaczął czytać i napisałby mi bardzo, bardzo brzydki komentarz, że nie mam absolutnie racji, więc muszę brać to pod uwagę. No i niestety, ta książka jest po prostu przestarzała. No dobrze, może jeszcze na koniec słówko o samym Diososie. W jaki sposób ta książka jest powiązana? Jaką rolę odgrywa Melikles w tej książce? Bo mówisz, że Diosos to jest zupełnie nowa postać, tak? Co tam się dzieje? Co jest osią tej fabuły? Tak, znaczy osią fabuły Diososa jest główny bohater, czyli młody chłopaczek Diosos, który zostaje troszkę podobnie jak w przypadku Meliklesa z pierwszej części. Jest niewolnikiem, zostaje sprzedany razem z matką i siostrą w niewolę. Uwalnia się, to znaczy ucieka od swojego pana, spotyka na swojej drodze Meliklesa, który, jak już wspomniałem na początku, jest już statecznym 23-letnim młodym kupcem, posiada własną łódź i
fabuła się kręci wokół tego, że ten Diosos, ten młody chłopaczek razem z Meliklesem i Polinik, właśnie wspomnieliśmy jeszcze o jednej postaci, o postaci Polinika, który jest też wielkim przyjacielem Meliklesa jeszcze z pierwszej części, i oni właśnie postanawiają uwolnić całą tę rodzinę, ponieważ ten przyjaciel Meliklesa, czyli Polinik, o którym powiedzieliśmy bardzo niewiele, prawie nic, zakochał się właśnie w siostrze Diososa i postanowił pomóc całej tej jego rodzinie. I taka jest oś fabuły. Na końcu mamy oczywiście, znowu spotykamy Nehurabheda, Kaliasa też spotykamy w tej książce. Jeżeli ktoś chciałby przeczytać drugą część i nie zraził się po pierwszej, czyli po przygodach Meliklesa Greka, to mogę nawet polecić, ponieważ jest napisana troszkę lepiej niż część pierwsza. I ja generalnie traktuję przygody Meliklesa Greka i Diososa jako jedną całość, wiesz, bo ja to tak pamiętam, zawsze czytałem od maleńkości, przeczytałem pierwszą część, potem od razu drugą, więc to traktuję jako jedną całość generalnie, więc dla mnie to tak jest naturalne, że po przeczytaniu jedynki od razu sięga się po dwójkę, która na szczęście jest troszeczkę lepsza niż pierwsza część, ale nadal niestety jest językowo czasami też trąci myszką, więc współczesny czytelnik może mieć pewne problemy z przyswojeniem tej lektury, tak więc jest, powiedzmy, tak jakbym ocenił na szkolną trójkę z plusem część pierwszą, czyli przygody Meliklesa Greka, tak Diososa oceniłbym na czwórkę na szynach, czyli czwórkę z dwoma minusami. Co jest i tak bardzo optymistyczne według mnie, bo obawiam się, że osoby, które nas słuchają, mogą stwierdzić, że obydwie książki dostają po prostu pałę. No tak, no to tyle chyba w dzisiejszym odcinku. No nie możemy z czystym sercem polecić, chociaż pewnie młodzież i tak sięgnie, bo tak jak wspomnieliśmy, ona jest gdzieś tam chyba w spisie lektur szkolnych. Ja nie wiem, czy to jest obowiązkowa, czy uzupełniająca. Na pewno, mogę założyć się, że jest to jako uzupełniająca, ale czy nadal jest w spisie lektur? Nie wiem, jest tak te zmiany, wiesz, w naszym szkolnictwie są szybkie, że nie wiem, czy nie. W każdym razie też żałujemy, że nie możemy wskazać żadnych alternatyw teraz, ale jeżeli nam się takie trafią, albo wy pamiętacie, albo znacie takie książki, które by można było polecić. To znaczy, wiesz, są alternatywy, nie, są, to już wspomniałem, książki Haliny Rudnickiej, czyli Syn Heraklesa, Uczniowie Spartakusa, ale niestety te książki mają podobny feler, co książki Makowieckiego, czyli są po prostu troszkę już przestarzałe. Tak, ja miałem bardziej na myśli współczesne książki. Wiesz, jeżeli są jakieś, które znacie, to prosimy w komentarzach, dajcie nam znać. Nie ma. Już definitywnie. Chyba nie ma. Nie ma. Jestem mocno przekonany, jeżeli się mylę, to przepraszam, ale mam wrażenie, że w ostatnich 20, powiem nawet ostatnich 30 latach, nikt nie wziął się z polskiej literatury, żaden autor nie wziął się za ten temat. Znaczy, chodzi mi o temat starożytnej Grecji, tak na poważnie. Znaczy na poważnie. Czy to dla młodzieży, czy w formie jakiegoś lekkiego science fiction na przykład, znaczy, przepraszam, fantasy, coś takiego. Nie widzę takiego tytułu. Chyba nie. Jeżeli się mylę, to niech nas ktoś poprawi. A szkoda, bo to jest temat, starożytna Grecja, generalnie starożytność, jest temat bardzo, bardzo wdzięczny i zasługuje na dobre opowieści, moim zdaniem. No tak, miejmy nadzieję, że coś takiego powstanie, a my się już na dzisiaj pożegnamy i mamy nadzieję, że kolejny odcinek Zakurzonej Szpitalnej Biblioteki pojawi się wcześniej niż za rok. Mamy pewne plany, ale to też są dość obszerne książki, które byśmy chcieli tutaj omówić, więc trochę nam zajmie, zanim je przeczytamy, ale na pewno wrócimy, no mam nadzieję, że już wkrótce, więc zapraszamy was do komentowania, wskażcie swoje pozycje, może ze starożytności jakieś alternatywy dla dzieci czy młodzieży. Przypomniało mi się, że jest taka książka Krzyż Nilu Niżnikiewicza, ale jest to książka troszkę dziwaczna, o której być może powiemy w przyszłości, w którymś odcinku, ale nie widzę alternatyw. Smutny akcent na sam koniec. Tak, smutne. Tak. Natomiast poruszyliśmy tak naprawdę w całym odcinku trochę o mechanizmach takiej nostalgii, bo to nas napędza, prawda, do nagrywania generalnie tej Zakurzonej Biblioteki. I w tym przypadku ta nasza nostalgia zwiodła nas
trochę na manowce, nieprawda? Zgadza się. Ja miałem to samo w trakcie czytania, że praktycznie no, tak jakby zaczęła moja wiara w dalsze nagrywanie tych odcinków upadać, bo jeżeli się okaże, że jest więcej takich książek, ale nie, spokojnie, ja wiem, że są piękne książki z naszego dzieciństwa, do których warto wracać. Ja tu cały czas mam gdzieś z tyłu głowy przygody doktora Dolittle, które się nie zestarzały, czy też Mary Poppins, czy też Anię z Zielonego Wzgórza, tak, faceci też, młodzi dzieci, jako dzieci czytali Anię z Zielonego Wzgórza, też się no, te przygody Ani, tej romantyczki, w jaki sposób nas tam poruszały. Ja mówię w tej chwili o sobie. Jest masa cała książek. Czy to Ferdynand Wspaniały, do którego ja bardzo często lubię wracać, czy też kiedyś chyba wspominałem... Przypomniałeś mi... Kubę z Nadmorza Emskiego też, do której to książki też bym chciał wrócić, Natalii Roleczek. Także jest masa cała książek, które gwarantuję, że się nadal bardzo dobrze trzymają, mimo tego, że będą odarte z tego pierwiastka sentymentu nostalgii. Także może do nich wrócimy. Przypomniałeś mi pewną anegdotę, która jest dla mnie bardzo, bardzo wstydliwa. To jest z czasów szkolnych moich. Proszę bardzo, podziel się z nami, ze słuchaczami. Tak, podzielę się, tak, bo to jest bardzo, bardzo, bardzo śmieszne. Kiedy wracałem ze szkoły, bodajże, była szkoła podstawowa, z moim najlepszym przyjacielem do domu, bo on mieszkał tuż obok mnie. Wracaliśmy do domu i rozprawialiśmy, akurat dwie ostatnie lekcje to był język polski. I mój kolega miał problemy z czytaniem, to znaczy... Za naszych czasów, nie wiem jak jest teraz w szkole, często było tak, że czytało się na głos, prawda, podczas zajęć szkolnych, prawda, czyli jeden fragment, na przykład połowę strony tekstu czytał jeden uczeń, potem drugi i tak dalej. No i mój kolega się bardzo zawsze frustrował, bo na głos czytał bardzo, jąkał się po prostu, tylko podczas czytania i miał z tym wielkie, wielkie problemy i jak wracaliśmy pewnego dnia do domu, rozmawialiśmy właśnie o tym, że czytaliśmy lekturę naszą Szkapę wtedy. I on przez 45 minut, nauczycielka nasza od języka polskiego, pozdrawiam zresztą serdecznie, męczyła go przez całe 45 minut i on biedny przez całe 45 minut dukał na głos. To było dla niego po prostu masakra, kompletna, się spocił jak mysz. Wracaliśmy do domu. Ja, żeby go pocieszyć, tak on tak narzekał mi i narzekał i narzekał. Ja mówię w pewnym momencie do niego tak: Paweł, wiesz co, ja też mam w tą naszą Szkapę. Tylko był taki problem, że akurat za nami szła nasza nauczycielka od języka polskiego. W każdym razie ostatecznie wylądowałem u dyrektora następnego dnia i rodzice moi zostali wezwani też do szkoły. Co przez kolejne lata było po prostu anegdota na spotkaniach rodzinnych po prostu. To nie zapomnę tego do końca życia. Jakie tutaj mroczne fakty z przeszłości wychodzą na jaw. Mroczne tajemnice. Tak, mroczne tajemnice, tak. Dobrze, i tym optymistycznym, chociaż trochę też ponurym zwierzeniem. Chyba. Zakończymy dzisiejszy odcinek Zakurzonej Szpitalnej Biblioteki. Zapraszamy do kolejnego, zapraszamy jeszcze raz do komentowania, do udostępniania nas, do lajkowania, gdzie trzeba. Tam wy wiecie, gdzie nas znaleźć, na stronie www.grastroskopia.pl, na Facebooku grastroskopia.pl i na YouTubie również grastroskopia.pl. Tak. Także do usłyszenia. Tak. I obiecujemy, że postaramy się coś bardziej optymistycznego w następnym odcinku i nagramy go szybciej niż za rok. Deklaracja została złożona. Do usłyszenia. Cześć. Trzymajcie się.